proszę Państwa. Już za chwilę rozpoczniemy dzisiejsze piłkarskie święto. Ale szykują nam się emocje. Kto wygra nadchodzące spotkanie? Witamy Państwa! Dziś gościmy w Berlinie na Stadion an der Alten Försterei. Liczę na niezapomniane widowisko i grat bramek. Zapraszamy na mecz. A mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wreszcie się doczekaliśmy, proszę Państwa. Wracają najlepsze europejskie rozgrywki. Znów możemy się emocjonować UEFA Champions League. Dziś pierwszy mecz fazy grupowej tegorocznej edycji. Union Berlin zmierzy się z Realem Madryt. Wielkie święto piłki w końcu. Taki rywal nie zdarza się co dzień, ale przyjezdni są tu zdecydowanym faworytem. Ciężko będzie miejscowej drużynie postawić przeciwnikom trudne warunki, choć pewnie będą próbowali wykorzystać atut własnego boiska. A może zaskoczą nas czymś niestandardowym. I akcja zastopowana. Uwolnił się spod krycia. Okazja! Niestety zaprzepaszczona, świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem. Wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Warto się zastanowić, co też dziś nam pokaże w grze Vinicius Junior. Tak, wspaniale panuje nad piłką, ciągle jest w grze, bo wszyscy mają do niego zaufanie. Idealny piłkarz do gry na małej przestrzeni, właściwie nie sposób odebrać mu piłkę. Partnerzy z drużyny uwielbiają z nim współpracować, czemu zresztą trudno się dziwić. Ferland Mendy z piłką, teraz Vinicius. Broni, ale piłka w grze. Wydawało się, że mogą mieć okazję. Nic z tego. Tak, gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Dobra okazja na bramkę. Proszę, już otworzył się wynik meczu. Trafić szybko to jak trafić dwa razy, jak mawiają bokserzy. W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Doskonałe, pewne wykończenie, nie myli się, uderza mocno i słusznie. Jest tak bliska, nie ma co bawić się w półśrodku. Toni Kroos. Valverde. I piłka do Bellingama. Camavinga przy piłce. Valverde z piłką. Przejęcie piłki, koniec akcji. Khedira. Becker. Jérôme Roussillon. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Camavinga z piłką i Camavinga traci piłkę. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Jude Bellingham. Khedira. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Dobrze się teraz zastawia z piłką. Nie odda jej za darmo. Real. Okazja jak marzenie.
Khedira. Dalej są przy piłce, nie ma więc gwizdka, korzyść. Jérôme Roussillon. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Zbyt łatwo oddana piłka. Udało mu się obrać obronę. Kibice chcą strzału. Mają teraz aut. Khedira. Juranović. Dośrodkowuje w pole karne. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Wybija piłkę z dala od bramki. Widzimy, że jeden gol przewagi. Wrócimy do tego później. Jest akcja. I do Viniciusa. Piłka w posiadaniu Madrytczyków. Spalony. Sędzia nie ma wątpliwości. Juranović. Robin Knoche. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Wypieszczone podanie. Skutecznie teraz broni piłkę. Jérôme Roussillon. Carvajal. Fede Valverde przy piłce. Vinicius gotów do odbioru. Dośrodkowanie. Ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. I to tyle z tej akcji. Jérôme Roussillon. Czy trafi? O, to musi wpaść. I udało się zablokować. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Gra przerwana. Stały fragment dla drużyny przeciwnej. Świetnie teraz to zrobił. Groźne uderzenie z wolnego, a mimo to bramkarz łapie piłkę bez większych problemów. Valverde. Real Madrid traci teraz piłkę. To już końcówka pierwszej połowy. Jak na razie drużynie gości brakuje trochę argumentów. Nie wiem, czy to kwestia zmęczenia, czy czegoś innego, ale przegrywają 0-1. Czy w drugiej połowie będą w stanie coś ugrać? To zależy chyba przede wszystkim od gry w ataku. Nie dał szans na groźny strzał. Nie będzie gola. A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Rodrigo. Toni Kroos. Wciąż potrzebują wyrównującej bramki, ale spokojnie przygotowują ten atak. Teraz Vinicius, teraz Mendy. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Ferland Mendy z piłką. Na szczęście pewnie to wybija. Roussillon. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą. No to gramy.
Real, szczerze mówiąc, rozczarował przed przerwą, ale to drużyna, która nieraz odwracała losy spotkania. Becker. Jérôme Roussillon. Wyblok, ależ to zrobił. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Oj, świetne, prostopadłe zagranie. I Vinicius. Tak jest, proszę Państwa. Gol dla Realu Madryt. Wyrównująca bramka. Królewscy wzięli się do roboty. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. To była idealna okazja na finezyjny strzał. Brawo! Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Teraz Vinicius. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do 2 trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Dośrodkowuje teraz ze skrzydła. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Przy piłce teraz Toni Kroos. Co za blok! Brawo! Królewscy wznawiają z rogu boiska. Będą próbowali objąć prowadzenie. Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki! Real coraz bliżej pola karnego rywali. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Toni Kroos zatrzymuje to podanie rywali. Wiedział, gdzie się znaleźć. Federico Valverde. Teraz Vinicius Junior. Spokojna interwencja. Zagrożenie oddalone. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Josip Juranović. Kamavinga precyzyjnie na dobieg. Słupek! Piłka wciąż w boisku. Zabrakło szczęścia królewskim w tej akcji, gdyby ta piłka inaczej się odbiła. No nic, trzeba próbować dalej. Na razie wciąż mamy remis. Rodrigo. Dobra intuicja, jest przejęcie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Stuprocentowa okazja! I proszę Państwa, jest! Drużyna przeciwna znowu musi gonić wynik. Tutaj widzimy wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol. Valverde. Rodrigo. I teraz strata Realu. Z piłką Rodrigo. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Faul, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Wspaniały popis umiejętności. Kibice chcą strzału. Doskonale się ustawił. Traci tę piłkę. Królewscy nacierają, bramka rywali coraz bliżej. I Vinicius! I gol!
Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Pewne wykończenie. Nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Niebywałe. Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Becker. To musi być gol! Jak to nie wpadło? Centymetry dzieliły go od zdobycia bramki. Bardzo ładnie pocelował, ale czasem ma się po prostu pecha. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Niecelnie teraz podaje. Rzut wolny dla Realu Madryt. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Przy piłce już Militão. Wyblok, ależ to zrobił. Znowu doskonale zablokowane uderzenie. Zagrał teraz niezgodnie z przepisami. Będzie rzut wolny. Korekta składu w Realu Madryt. Jérôme Roussillon. Khedira. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Teraz okazja! Chyba będzie gol! Nic z tego, świetny refleks! Znowu mają piłkę. Nie do wiary, że to zatrzymał. Ciągle remis, ale tylko dzięki jego umiejętnościom. Zobaczmy teraz, jak sobie poradzi formacja ofensywna. Piłka posłana na dalszy słupek. Jest! Proszę Państwa! Trzecia bramka w jego wykonaniu. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. I mamy powtórkę, ależ to zacentrował. Cisnął tam w futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Co teraz? Uwaga, słupek! Gdzie trafiła piłka? Szkoda tej straconej szansy. Byłoby trochę spokoju w końcówce. Dwubramkowa przewaga dałaby im sporo... Tak, dzięki tej obronie w końcowych minutach wciąż jeszcze mogą mieć nadzieję na wyrównanie. Tak, można powiedzieć, że bez tej interwencji byłoby już po herbacie. Rodrigo. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Czasu do końca coraz mniej, ale są przy piłce i mogą coś z tego zrobić. Na trybunach naprawdę gorąco. Kibice robią wszystko, by ich zespół wyrównał. Ostatnie, nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi, jeszcze niczego nie przesądza. Khedira. Roussillon. Roussillon. Wciąż przegrywają jedną bramką. To może być ostatnia okazja, by znaleźć wyrównanie. Piłkę przyjął teraz Dani Carvajal. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia.
Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Modric dobiegł do piłki. Piłka w siatce! Mają to! Dwie bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się lżej grało w końcówce. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. Co za gol! I po tej bramce jest 4-2. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. I będziemy mieli rzut rożny. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Strzał mocno niecelny. Szkoda, może trzeba było jednak spróbować przyjąć, rozegrać. Przy strzałach z woleja trzeba mieć naprawdę dużo wyczucia i... Koniec meczu! Po pierwszej kolejce zespół jest zadowolony, bo 3 punkty wywalczone teraz w UEFA Champions League mogą się przydać później. UEFA Champions League stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może gubić punktów już na starcie. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale, kontrolował grę i mamy tego efekt. Gracias.